Kto z was nie zna tej melodii? Oczywiście wszyscy ją znamy. Jest to kanon D-dur Pachelbela. I na nim właśnie chciałem oprzeć dzisiejszy trening gitarowy. Pokażę więc wam akordy. Jest to tonacja D-dur, więc pierwszy akord D. Następnie mamy A-dur. Następnie H-mol. Następnie Fis-mol. Później znowu G-dur, D-dur, G-dur i A-dur. Pewnie zastanawiacie się, jak zapamiętać te akordy. Jest prosta zasada, ponieważ one są ułożone w charakterystycznej progresji. Pokażę klucz do tej progresji. Gramy prymę, kwarta w dół, sekunda wielka w górę, kwarta w dół, sekunda mała w górę, kwarta w dół, z powrotem kwarta w górę i sekunda wielka w górę. I teraz nasze zadanie polega na tym, żeby znaleźć wszystkie prymy na całym gryfie, grając tę właśnie progresję akordów. Pokazuję, jak ja to robię. Możecie ćwiczyć oczywiście razem ze mną. W ten sposób. Oczywiście ten wzór, który macie tutaj zapisany, jest tylko takim wzorem poglądowym. Dlatego możecie w zupełnie innych miejscach grać te nuty, byleby były dokładnie tymi funkcjami. Więc mieliśmy tylko prymy. Za chwilę zaczniemy sobie grać je w troszeczkę inny sposób, czyli zaczniemy grać na każdą ćwierć nutę w takcie. Ćwiczycie razem ze mną. I w jakimś innym miejscu. Super. Jeżeli macie to zrobione, oczywiście możecie to zrobić w większej ilości miejsc, przewijając sobie ten filmik. Tu będziemy grać teraz 1-2-1, czyli pierwszy stopień skali, drugi stopień skali i z powrotem pierwszy stopień skali. Już pokazuję, jak to robię. One, two, three, four. Tutaj jedna uwaga, ponieważ Fis i G. Różnica między tymi dwoma dźwiękami jest tylko pół tonu. Jest to taki naturalny półton w naszej skali, czyli pomiędzy trzecim i czwartym stopniem. Mol frygijski i lidyjski dur. Także musicie o tym pamiętać. Uwaga! 2-4. I właśnie tutaj. Miejsce.
nasze inne miejsce? Dokładnie tak należy to ćwiczyć. Oczywiście tych miejsc na gryfie jest więcej, więc zawsze możecie przewinąć ten film i przećwiczyć dany level. Idziemy dalej. Będziemy grać 1, 2, 3, czyli pierwszy, drugi i trzeci stopień skali. Już Wam pokazuję, jak to robię. Oczywiście cały czas pamiętamy o półtonie pomiędzy Fis i G. 1, 2, 3, 4. Proponuję jeszcze jedną wersję tego ćwiczenia, gdzie będziemy grać 1, a następnie 1, 2, 3. Pokazuję, jak to robić. 1, 2, 3, 4. Zagramy pattern, który będzie oparty na pasażu, czyli 1, 3, 5. Zagrajcie to razem ze mną. 1, 2, 3, 4. Kolejny level, już siódmy, będzie oparty na kolejnych dźwiękach skali, pięciu kolejnych, dla każdego akordu. Oczywiście cały czas możecie ćwiczyć razem ze mną. Zaczynamy. Następny level to zagranie podobnego patternu, ale z pominięciem kwarty, czyli gramy 1, 2, 3, 5. Przedostatni, dziewiąty level będzie polegał na zagraniu pasażu 1, 3, 5 z uwzględnieniem również oktawy, czyli 8 i z powrotem w dół pasażu, czyli 1, 3, 5, 8, 5, 3, 1. Już pokazuję, jak to robić. Oczywiście ćwiczycie razem ze mną.
tła. Ostatnim, 10. levelem w dzisiejszym treningu gitarowym będzie zagranie 1, 3, 5 i 7, czyli 4 dźwięku dla każdego akordu. Uwaga, zaczynamy. 1, 2, 3, 4. Ostatni, 10. level. Powiedzcie mi, czy podoba Wam się taka forma ćwiczeń i czy chcielibyście następny odcinek? Jeśli tak, przygotuję levele od 11 do 20 i tam to dopiero zaczną się ciekawe rzeczy. Także czekam na feedback, subskrybujcie ten kanał, klikajcie dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce. Hej!